Jednym z wydarzeń, które rozsławiły Toroń w epoce nowożytnej w Europie, było spotkanie wyznaniowe, taka próba przeprowadzenia dialogu zwanego w języku polskim braterską rozmową, czyli Kolokwium Charitativum w roku 1645. Znalazło to wydarzenie ogromny odzew w publicystyce, w piśmiennictwie wyznaniowym, religijnym a tego czasu. I tu digitalizujemy pierwszą stronę takiego wydawnictwa kalwińskiego Johannesa Hülzemana, które dotyczy na ponad 100-kilkudziesięciu prawie 200 stronach opisu samego dialogu, prób przedstawienia argumentów przez uczestniczące w tym wydarzeniu strony. Więc ten odzew w Europie był naprawdę ogromny. No, i miasto, nasze miasto, Toruń, zaczęło być postrzegane jako jeden z obszarów dialogu międzywyznaniowego, co w Europie targanej wojnami, między innymi kończącą się już wtedy wojną 30-letnią, było ewenementem i to bardzo pozytywnym ewenementem. Co to oznaczało dla miasta? Oto chciałbym pokazać, że w ramach tych czynności, tych działań, które. Były podejmowane od lata do jesieni roku 1645. W naszym mieście dokonywały się zasadnicze zmiany również w odniesieniu do organizacji, administracji, sposobu funkcjonowania ludzi. To wydarzenie również robiło ogromne wrażenie na społeczności lokalnej, na władzach miasta. I tu między innymi pokazują taki wybór, fragment kilku, dwóch stron, które są wytworem Jakoba Cerneke. No, najwybitniejszego nowoczesnego historyka a, toruńskiego, e, luteranina, a, który w swojej e, kronice toruńskiej e, umieścił między innymi adnotację dotyczącą a, tego wydarzenia. Tu, na stronie, e, którą digitalizujemy, również widać wyraźnie uczestników. Wskazują na to, że w tej debacie, w tym wydarzeniu brali udział teolodzy ewangeliccy, luterańscy. Oraz przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego. A na kolejnej stronie chciałbym zwrócić uwagę, pojawia się po raz pierwszy ta nazwa, której używamy, a więc Kolokwium charitativum podkreślona przeze mnie, oczywiście zdeklinowana już nazwa. Natomiast chciałbym również zwrócić uwagę na to, że obrady teologów tych trzech wyznań doprowadziły do tego, że niemożliwe stało się funkcjonowanie tam na tym obszarze instytucji miejskich. Dlatego też zostały one przeniesione w trakcie odbywania tego eventu do Artus Hof, czyli do dworu Artusa, jak widać. A więc miało to również duży wpływ na funkcjonowanie miasta. Obrady odbywały się, jak wspomniałem, w ratuszu starego miasta w Toruniu, a dokładnie w sali mieszczańskiej zwanej salą wielką. Tego obiektu. Na czym polega idea braterskiej rozmowy, jaki był charakter tego wydarzenia? Oto ważne jest to, że w czasie po reformacji, po rozpoczęciu reformacji za sprawą Marcina Lutra. To przecież takie symboliczne wydarzenie roku 1517 um, dokonany został istotny rozłam religijny. Rozłam wyznaniowy w Europie. I ten rozłam. Obfitował również wydarzeniami niespokojnymi, wydarzeniami militarnymi, wojennymi, a wojnami domowymi o charakterze religijnym. Dlatego jednym z elementów teleologii, celów działania, funkcjonowania teologów zgromadzonych w Toruniu, było doprowadzenie do odnowienia jakiejś jedności religijnej. Nie wiemy oczywiście, co to miałoby oznaczać. No, trudno wyobrazić sobie, aby protestanci wrócili pod skrzydła papieskie, ale taka ogólna idea, jedność wierze, bo wszyscy jesteśmy przecież chrześcijanami, powinna nam towarzyszyć i wskazywać na to, że takie rozwiązanie jest możliwe. Oraz zachowanie i to było naturalne działanie zachowanie pokoju religijnego w Rzeczypospolitej co faktem również pod względem prawnym. Było już od roku 1573. Drugim elementem, do którego odnoszono się było nie doprowadzenie w Rzeczypospolitej do wojen religijnych na wzór tych, które dominowały, panowały w tym czasie albo w czasach trochę wcześniejszych, w XVI wieku w Europie. Ważną rolę w tym dziele odegrał Władysław IV, nowy władca Rzeczypospolitej po śmierci Zygmunta III Wazy w 1632 roku. Uznał, że dla prowadzenia wielkiej polityki ważne jest wyciszenie sytuacji wyznaniowej, sytuacji konfliktów religijnych, które w Rzeczypospolitej przecież także występowały, natomiast nie przybierały takiej skali wojennej. Do tego jeszcze najprawdopodobniej Sejm walny był zainteresowany tym, aby taka, a, takie uspokojenie sytuacji nastąpiło w obrębie przedstawicieli samych wyznań religijnych, bez zatrudniania do e, spraw w stylu um, profanacja krzyżyka, obrzucenie kamieniami e, figury maryjnej, e, aby Sejm takimi sprawami nie musiał się zajmować. I wreszcie ważne jest również to, że. Polski Kościół Katolicki także przychylnym okiem spoglądał na taką inicjatywę. Więc właściwie dlatego właśnie w Toruniu doszło do tej rozmowy braterskiej, że wiele było czynników, które doprowadziły do dążenia, do powstania takiego dążenia, aby taką dysputę między teologami przeprowadzić. Jak wspominałem, uczestnikami byli przedstawiciele tych trzech wyznań, ale co ciekawe, zabrakło tutaj braci polskich. Socynian, którzy tak naprawdę stanowili no, okrasę dla a, tego ruchu wyznaniowego zróżnicowania religijnego w Polsce poprzez swój dosyć istotny radykalizm a, i teologiczny, i społeczny. Oni nie zostali do tej rozmowy zaproszeni. Jakie były efekty tego spotkania? No, oczywiście nie doszło do e, zawarcia jakiegoś porozumienia w sprawie jedności w wierze, natomiast zachowano pokój religijny. Ale efektem finalnym, najważniejszym wydaje się jest przekonanie opinii publicznej, co zostało jak widzieliśmy na początku naszego nagrania, naszej audycji, pokazane w odbiorze, w recepcji tych treści debat teologicznych w Toruniu w całej Europie, że nie wojna, nie konflikt, ale rozmowa powinna być elementem, który może doprowadzić do porozumienia. Oczywiście taki efekt można było uzyskać dopiero po kilkuset latach socjalizowania siebie do innych warunków, do porozumienia, do rozmowy z wyznawcami różnych religii. Dziękuję bardzo.